Cześć kochane dziewczyny i cześć kochani chłopacy. Dzisiaj jestem ja sama, ale już na piątek szykujemy kolejny film, taki, gdzie obydwoje będziemy rozmawiali. Tym razem ja Wojtkowi szykuję niespodziankę. Ale to zobaczycie w piątek. Dzisiaj zapraszam Was do naszej kuchni, ale nie po to, żebyśmy gotowały wspólnie, tylko chciałabym Wam poopowiadać o mojej wspaniałej, starej nadstawce. A więc, kochani, zapraszam. Kochane dziewczyny i kochani chłopacy, tak jak powiedziałam na samym początku, dzisiejszym tematem filmu jest ta oto nadstawka. Skąd się wzięła i co w sobie kryje. Więc tak, nadstawkę kupiliśmy. Widzieliście w poniedziałkowym filmie, jak wyglądała nasza kuchnia na początku. Długo tak żyliśmy z taką kuchnią, bez drzwiczek i właśnie bez tej nadstawki. Pewnego upalnego lata, chyba to było lato, bo my latem przeważnie jeździmy na takie różne wycieczki. Pojechaliśmy do Unikowa, a Unikowie dowiedziałam się przez przypadek. Jeszcze nie prowadziłam wtedy kanału, pisałam bloga i jedna dziewczyna właśnie tutaj z okolic napisała mi w komentarzu pod myślę, moim postem, że w Unikowie jest taki pan, który ma fantastyczne rzeczy, więc pojechaliśmy do tego Unikowa. I to wygląda tak, że pan ma taką wielką stodołę i oprócz tej stodoły jeszcze na zewnątrz niesamowitą ilość kartonów, w których się grzebie i wyszukuje przeróżne rzeczy. Uwielbiam takie pchlitargi i zazdroszczę tak pozytywnie Iwonce, czyli zielonemu groszkowi, który co niedziela jedzie sobie na taki właśnie pchlitarg i wyszpera sobie takie fajne rzeczy. Ale wracając do tej starej nadstawki, to była zastawiona przeróżnymi krzesłami, taka zapomniana, brudna, zakurzona, gdzieś z tyłu tego wielkiego hangara. Właściwie ciężko tam było się nawet poruszać. Poodrzucałam, w cudzysłowie mówię, utorowałam sobie jakąś drogę, usuwając te krzesła i ją ujrzałam. I zapadła mi w serce, ale właśnie wycofałam się, szukałam jeszcze czegoś innego i nie dawała mi ta nadstawka spokoju i doszłam do wniosku, że nie, no muszę zapytać się, ile ona kosztuje. I teraz nie pamiętam, czy ona kosztowała 300 czy 250 zł. I pan mi powiedział, że ona właściwie to chyba raczej nie jest na sprzedaż, ponieważ nie ma kluczyka i ona była zamknięta. Ale ta nadstawka mnie tak zachwyciła, że brak kluczyka jakoś mnie zupełnie nie zniechęcił. Chyba wtedy pierwszy raz w życiu pozwoliłam sobie na takie targowanie i pan mi upuścił 50 zł. Bardzo żałuję, że nie mamy w tej chwili z panem kontaktu. Wojtek jakiś czas temu pisał do pana SMS-y, bo on jak był na miejscu, myślę sobie, że jeździł po Niemczech, bo miał bardzo dużo porcelany z Bawarii. To jak przyjeżdżał tutaj na miejsce, to zawsze Wojtkowi wysyłał SMS-a, że zaprasza na dzień szperacza. W tej chwili już SMS-y do nas nie przychodzą. Wojtek próbuje się z panem skontaktować i nikt nie odbiera telefonu, więc nie wiemy, czy pan został w Niemczech, czy pan zrezygnował z tej działalności, czy coś się stało, ale w każdym bądź razie nie mamy już kontaktu. Mogłam, wiecie doskonale, że ja maluję meble, ale nie chciałam tej nadstawki zepsuć. Ja miałam możliwość
Znaczy, ja wiedziałam od samego początku, że ja nie będę jej malować, że taki, jaki ma kolor, to właśnie mi taki odpowiada i wcale nie będę jej naprawiać, bo chodziło mi, żeby pokazać, jak ona jest nadszarpnięta zębem czasu. Czasami niektórych, znaczy ja tak uważam, że niektóre meble malując psujemy, że zatracają one tą pierwszą, ten pierwszy taki atrakcyjny wygląd i wychodzę z założenia, że nie wszystko można malować i ta nadstawka raczej nigdy nie będzie pomalowana. Ona właśnie taka będzie. Będzie bez tego kluczyka, bo musieliśmy się do niej włamać. Cieszę się, że wróciłam po nią, że jednak zdecydowałam się. Długo, ponieważ to jest nadstawka na kredens taki do pokoju, ona nie miała haków do zawieszenia, więc długo czekałam na jej powieszenie, bo najpierw trzeba było zrobić mocowania. A teraz, kochane dziewczyny, pokażę Wam, co jest w nadstawce. W nadstawce są talerze i szkła, które używamy na co dzień. I tak, miseczki. Och, tutaj jest inne. Miseczki, w których jemy zupę, to są miseczki ikeowskie. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo je lubimy. Ona właśnie jest taka wielkość na tyle, że właśnie tyle jemy zupy, że nam wystarcza. Takich zwykłych, powszednich talerzy mamy dwa rodzaje. Zaraz sięgnę. Te talerze też były kupione właśnie w Unikowie za grosze. To są talerze z Ikei, ale nie kupowane w Polsce, bo tutaj jest nawet z Niemiec, tak jak powiedziałam na początku, pan jeździł do Niemiec i zbierał te wszystkie rzeczy. Mamy takie cztery talerze głębokie, one mają tutaj taki inny rant, nie są takie proste. Mamy cztery płaskie talerzyki i cztery głębokie. I te talerze bardzo lubię. Dostałam je od mojej siostry. Moja siostra zmieniała u siebie i postanowiła, że te mi ofiaruje. One idealnie wpasują się w nasz klimat. Bardzo lubię takie talerze z kwiatami, a szczególnie właśnie z niebieskimi. Także mamy tych talerzy sześć. Z Unikowa, dosłownie też za grosze, jest kupiony ten talerz w kształcie ryby, też niebieski. Warmia, no tak samo jak Grecja, słynęła kiedyś, znaczy Grecja do tej pory, Warmia już nie z niebieskiego koloru. Także myślę sobie, że ta rybka akurat też tak wpisuje się. Co mogłabym Wam jeszcze tutaj, kochane dziewczyny, pokazać? Widzicie moje kubki i już kiedyś mówiłam, że bardzo żałuję, że moje kubki są na tyle trwałe, że się nie wybijają, bo wtedy nie mogę sobie kupić następnych kubków, bo ileż to można mieć kubków.
Zrobiło mu się troszeczkę miejsce w mojej nadstawce, ponieważ poprosiłam Wojtka, żeby zamontował mi te haczyki i te kubki, które zostały takie bez kompletu, czy nawet ten kubek od mojego syna, powiesiłam właśnie tutaj pod nadstawką i dlatego u góry zrobiło mi się więcej miejsca. Tą filiżankę znacie z ostatniego filmu. Jest to filiżanka w róże. Właśnie jeżeli nie piję w tej małej filiżance rano kawę, to piję w tej i tak niedopełna i wtedy z roślinnym mlekiem. Roy Kirkham, nie wiem czy dobrze czytam, jest sygnowana. Ta filiżanka jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. Przywiozłam ją z Gdańska. Dostałam ją w prezencie od pani Krystyny, której bardzo dużo zawdzięczam. Była kiedyś moją była moją pracodawczynią. To był taki epizod przed moją pracą w przychodni. Także dla mnie to jest bardzo ważna filiżanka. Wojtek natomiast bardzo lubi te kubki Royal. Zwróćcie uwagę, on lubi takie kubki duże przede wszystkim, ale z takiej cieńszej porcelany, która tutaj jest cieńsza, aniżeli, znaczy ma taką wyrobioną, nie wiem jak to powiedzieć, no zobaczcie sami, że ona nie jest, ta porcelana nie jest taka gruba, tylko właśnie cienka. Mamy takie dwa kubki, ale to w tych dwóch kubkach źle trzymam. W tych dwóch kubkach pije Wojtek popołudniową herbatę. Tak, u nas mamy takie swoje przyzwyczajenia, a kubek z Bolesławca, kiedyś piłam w nim tylko i wyłącznie kawę, właśnie rano, ale ponieważ, tak jak wspomniałam wcześniej, troszkę mi się pozmieniało, już tak dużo kawy we mnie nie wchodzi, piję o wiele, wiele mniej tej kawy, więc ten kubek, w tym kubku piję herbaty albo z morwy, albo melisę zawsze wieczorem, albo też pokrzywę. Co jeszcze? Są tutaj takie zwykłe, najzwyklejsze purcharki. Mam ich 6. Też są, znaczy przeznaczam je do deseru z jogurtów. Ostatnio chyba nawet widzieliście, jak robiłam najprawdopodobniej według doktora Bartka najzdrowszy deser. Także mam też takich 6 szklanych. Nie wiem, czy wam pokazywałam, ale ten talerz. Germany z Niemiec. Też jest z unikowa. Bardzo go lubię. Wróżeczki. Poodstawiamy. Marzą mi się takie fajne kubki, ale powiem wam, że teraz wszystkie te kubki, znaczy zmieniły mi się upodobania, bo lepiej mi się pije z tej cieńszej porcelany.
jakoś z grubszej porcelany już tak niekoniecznie. Z tej cieńszej lepiej mi się pije i marzą mi się takie jakieś fajne z cienkiej porcelany kubki do zielonej herbaty. Ale to z czasem na pewno gdzieś tam sobie znajdę. A więc taka jest zawartość, widzicie, kochani, mojej i naszej nadstawki w kuchni. Bardzo jestem z niej zadowolona. I jak tutaj zapewne widzicie, ona jest mocno uszkodzona, ale mogłabym ją dać do jakichś specjalistów, żeby to wyczyścili. Mogłabym się też zająć tym sama, ale czasami zostawiam takie meble, żeby właśnie pokazać nadszarpnięcie czasu, że nie zawsze trzeba wszystko naprawiać. Wychodzę z takiego założenia, że czasami warto jest popatrzeć, jak upływał czas na tym meblu. Także jest tych, mam tutaj jeszcze, teraz zobaczyłam, tylko nie wiem, czy uda mi się wyciągnąć. Takich bulianówek 6 z takiej cieńszej porcelany. Teraz już chyba tak rzadko się używa bulionówki. Nie wiem, czy używacie, dziewczyny, bulionówki. O. Tutaj mam takie proste kubki. Kupione w naszym sklepie 4 kąty ogród 5 i niestety został zamknięty. Jak byłam ostatnio w naszym mieście, to wiedziałam, że już go nie ma. A teraz, jeżeli chodzi o to, co znajduje się na nadstawką, o młynek do kawy, też z Unikowa, no i mój Bolesławiec, który bardzo lubię, który też przypomina mi o dobroci ludzi i też mają jakąś taką historię i też ma jakiś taki przekaz. Dla mnie to są bardzo ważne rzeczy. Opowiem wam o tej kurze. Do tej pory nie wiem, od kogo dostałam tą kurę, która tam jest u góry. A było to tak, kiedy był remont tutaj naszego domu. Jak jeździłam do miasta, bardzo lubiłam patrzeć w witrynę sklepu właśnie tego 4 kąt ogród 5. I tam stała ta piękna kura. I przyklejałam wtedy nos do tej witryny, jak taka mała dziewczynka i marzyłam o takiej kurze. Ale wtedy, w tamtym czasie, nie mogłam sobie na nią pozwolić, bo wszystkie pieniądze były zatapiane tutaj w ten dom. Tak jak opowiadaliśmy wam, niektóre rzeczy nas zaskoczyły dodatkowymi kosztami, chociażby położenie podłogi, a nie wykorzystanie tych desek, chociażby kupienie nowej dachówki. No więc Wojtka znajoma, do tej pory nie wiem, kto to jest, bo tak miało to zostać, doszła do wniosku, że kupi mi tą kurę i pewnego razu po prostu ona przyszła do nas do domu. Pisałam o tej sytuacji na swoim blogu właśnie o tej kurze i o marzeniach, dlatego zachęcam was, kochane dziewczyny i kochani chłopacy, że to, że mówimy nie mów o czym marzysz, bo się nie spełni, jak dmuchamy torta, to jest nieprawda.
To jest nieprawda. Trzeba mówić głośno o marzeniach, bo nigdy nie wiadomo, kogo spotkamy. Właśnie może ten ktoś będzie mógł urealnić wasze marzenia. I tu nie chodzi o takie marzenia materialne, tylko w ogóle o marzenia. Bo przecież różni ludzie o różnych rzeczach marzą. Ja pamiętam taką sytuację. Przez moje życie przyszło bardzo wiele osób, różnych osób. I poznałam taką jedną dziewczynę, gdzie razem szłyśmy do pracy. Obie borykałyśmy się, jakby zorganizować na te wszystkie opłaty. Obie byłyśmy wtedy same, i ona, i ja. I rozmawiałyśmy tak właśnie o tym, o marzeniach. I ona się mnie zapytała, o czym ja marzę, więc ja, nie myśląc za wiele, powiedziałam jej, wiesz, marzę, żeby zapłacić rachunki za wynajęte mieszkanie. A pytam się jej, a o czym ona ma, czy o czym pytam się marzy, a ona do mnie mi mówi, że wiesz, marzy jej się skok na bungee. I wtedy to było takie dla mnie, wow, właśnie, może trzeba zmienić marzenia, może nie zawsze powinniśmy martwić się o te rachunki, bo zawsze jakoś udaje nam się je zapłacić. Może właśnie takie małe szaleństwo. I z tym, kochani, przesłaniem, żeby marzyć o różnych rzeczach, zostawiam was, życząc miłego dnia i przypominając, że życie jest piękne zawsze. Trzymajcie się, zapraszam na piątkowy film, który, myślę sobie, będzie dla was jakąś taką niespodzianką, tym bardziej, a może nawet jakimś takim wyróżnieniem, bo tych zdjęć jeszcze nigdy nie pokazywałam, więc do piątku. Trzymajcie się. Pa, pa.